Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud i powiedzieli mu: oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. I odpowiadając, rzekł im: któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i rzekł: oto matka moja i bracia moi, ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Ponownie widzimy w tym fragmencie, że krewni Pana Jezusa przychodzą do domu, w którym nauczał. Najwyraźniej są zaniepokojeni i dlatego posyłają po Niego. Odpowiedź Pana Jezusa Chrystusa brzmi dość szorstko. Któż jest moją matką i moimi braćmi? Czy jedynie nie chce być odrywany od swojej służby w tym momencie? Czy też może więzy rodzinne nie mają dla niego większego znaczenia? Małżeństwo i rodzina są częścią Bożego planu stworzenia. Relacje między mężem i żoną i rodzicami i dziećmi są ważne dla Boga tak długo, jak długo istnieje Ziemia. Małżeństwo żyje miłością i szacunkiem. Dzieci mają być posłuszne i szanować swoich rodziców, a ojcowie nie mogą nadużywać swej władzy nad dziećmi. Tak uczy nas Słowo Boże w liście do Efezjan, 5 rozdział, 22 werset, do 6 rozdziału, 4 wersetu, oraz list do Kolosan, którym czytamy w rozdziale 3, w wersecie 18 do 21 wersetu. Ci, którzy są posłuszni tym Bożym wskazaniom, doświadczą, jak błogosławione może być małżeństwo i życie rodzinne. Oczywiście Pan Jezus nie narusza naturalnych relacji ustanowionych przez Boga. Niemniej dla wierzących istnieje duchowa relacja, która jest bliższa niż relacja pokrewieństwa. Ci, którzy czynią wolę Boga, są bliżej Niego i siebie nawzajem niż fizyczni krewni. Czyniący Jego wolę są tymi, których Pan nazywa swoimi, tak jak widzimy to m.in. w Ewangelii według Jana, 13 rozdziale, wersecie 1. Są tymi, których drogo kupił przez swoją krew i którzy z wdzięczności są posłuszni Jego słowu bez zastrzeżeń. Tak uczy nas Słowo Boże w tym fragmencie.